Prosimy o wielkie brawa. Panie i panowie, hymn Polski, Mazurek Dąbrowskiego. 12, Rosalii Petrakowa, number 3, Natalii Peszkowa, number 18, Wiktorii Kubiczkowa, number 19, Szarka Kęclowa, number 9, Emily. To chyba idzie. Posuniem si to, nachystáme, Viki, v klidu! Dzień dobry, witamy Państwa niezwykle serdecznie. Spotkanie towarzyskie kadry do lat 15 kobiet. Polska na własnym boisku w Dzierżoniowie mierzy się z Czechami, przepraszamy. Trochę później wchodzimy z komentarzem, jednak już możemy relacjonować dla Państwa to niezwykle ciekawe spotkanie. Przedstawmy jednak najpierw składy obydwu zespołów, zanim będziemy emocjonować się, jak grają zawodniczki obydwu zespołów. Zacznijmy od drużyny z Czech, drużyny dzisiejszych gości. Powiem, że Czeszki i Polki w ostatnim środę mierzyły się w Nachodzie. Tam patremis 1-1. Przedstawiam skład drużyny czeskiej. Ramca numerem 1 Raselowa, z numerem 17 Safirowa, z numerem 6 Subrytowa, z numerem 15 Nechutowa, z numerem 12 Petrakowa, z numerem 3 Peskowa, kapitan zespołu, z numerem 18 Kubickowa, z numerem 19 Kinslowa, z numerem 9 Landowa, z numerem 10 Kubiskowa, z numerem 11 El Grani. To skład, który desygnowała trenerka Olga Kusnierowa, natomiast reprezentacja Polski wystąpi w bardzo odmiennym składzie, jeśli porównamy to z pierwszym meczem towarzyskim. Tak naprawdę mało która zawodniczka grała w wyjściu o 11 teraz, a także w tym meczu w środę. Na szybko przedstawimy Państwa personalia zawodniczek. W bramce z numerem 22 Sikora, z numerem 20 od lewej obrony Wiśniewska, z numerem 8 w środku obrony w tym ustawieniu z trzema defensorkami Profitz, z numerem 13 Marynowicz, jeśli chodzi o linię pomocy Mrozińska, Kwiatkowska, Sanetas, Polewska, Leśkiewicz. Olga Polewska pełni funkcję kapitana i dwie napastniczki, Wiktoria Skrzypczak oraz Julia Buszka. To te właśnie zawodniczki będą stanowić o sile ofensywnej polskiej drużyny. Uwaga, pierwsza już akcja po stronie drużyny czeskiej, jednak dobrze interweniowała w tej sytuacji Amelia Sikora. Polki ustawione w formacji 3-5-2. Dosyć bardzo ofensywne, jak już wspomniałem, dużo zawodniczek pozmienianych przez selekcjoner Polny. Kawałek na pewno chce sprawdzić na tym polu międzynarodowym wiele zawodniczek i te piłkarki, które w pierwszym spotkaniu nie dostały szansy gry w pierwszym składzie, dzisiaj wychodzą od pierwszej minuty. W pierwszym składzie, jeśli chodzi o poprzedni mecz, była Lidia Perochwicz, Marta Kwiatkowska oraz Olga Polewska i resztę zawodniczek selekcjoner Kawalec zmieniła w porównaniu do meczu w Nachodzie. Przypomnijmy, że to spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Polki około 80 minuty wyrównały wynik spotkania ze sprawą Amelii Guzen. Próbowały jeszcze gonić wynik, aby tutaj zdobyć bramkę na 2-1, jednak nieudanie. Ale my już przenosimy się do tego, co dzieje się na stadionie w Dzierżoniowie. Jeszcze dodam, że to spotkanie będę mieć niezwykłą przyjemność komentować dla Państwa. Ja, Chris Pasela, zapraszamy do oglądania właśnie niezwykle ciekawego spotkania reprezentacji polskiej kobiet do lat 15. Uwaga, pierwsza sytuacja po stronie drużyny z Czech. Uderzała na bramkę Sara Kęclowa z numerem 19. W
tej sytuacji jednak pewnie Amelia Sikora interweniowała już. Amelia Sikora na prawą stronę w poszukiwaniu tam z numer 16 Olivii Sanota, sezonniczka Diamonds Academy, obecnego mistrza Polski w kategorii do lat 15. Jest to jedna zawodniczka właśnie z obecnego mistrza Polski do lat 15, która jest właśnie tutaj gra na prawej stronie. Jest to Olivia Saneta z numer 16. Dajmy również, że na wczoraj mecz do lat 19 rozgrywała kadra właśnie do lat 19 z Grecją. Tam Polki wygrały 2-0 i też na ławce rezerwowych znalazła się inna zawodniczka Diamonds Academy z rocznika 2008, to Zofia Kwiatkowska, też od wielu lat już powoływana do młodzieżowych reprezentacji Polski. My skupiamy się na tym, co dzieje się dzisiaj w Dzierżynie. Tam krótkie podanie na lewą stronę, na Wiktorię Skrzypczak, dobrze interweniują Czeszki. Wiktoria Skrzypczak na co dzień zawodniczka GKS-u Górnika Łętna, występująca w centralnej lidze juniorek do lat 16. Od tego roku doszło do modernizacji rozgrywek kobiecych, młodzieżowych w Polsce. Jeszcze w zeszłym sezonie obserwowaliśmy rozgrywki lat 15 oraz 17, w tym już obserwujemy lat 18 i 16. Z zastrzeżeniem, że w rozgrywkach lat 18 mogą również występować dwie zawodniczki urodzone w roku 2005. Zagrają teraz do środka, ma futbolówkę Olga Polewska, ten zespół, ale przejmują to Czeszki. Zagrają teraz do środka, Olga Polewska walczy o piłkę tam z czeską rywalką, dokładnie to z Sarą Kęclową. Zagrywa teraz na lewą stronę, tam jest Anieli Landowa. Landowa teraz zagrywa do środka, dobrze jednak, można powiedzieć, przyblokowała rywalkę Paula Marynowicz, dzięki czemu Amelia Sikora nie miała problemu, żeby interweniować w tej sytuacji. Już Polki teraz wychodzą z kolejną akcją, jednak dalej tutaj Czeszki próbują jakoś przejąć piłkę i zagrać do coraz bliżej bramki. Profit teraz wybija zagranie do środka, ale Czeszki dobrze teraz wymieniają podaniami między sobą. Tam była próba zagrania piętką, zagrania teraz już na lewą stronę, niedokładne, i Polki przejmują prowadzenie gry w tejże sytuacji. Amelia Sikora z numer 22 już ma futbolówkę. Sikora do środka zagrywa teraz futbolówkę. Tam jest Kwiatkowska, zagrywa na lewą stronę boiska. Jeszcze piłka przejęta przez zespół czeski. Uwaga, zagranie piłki na pole karne. Chociaż nawet gdyby tutaj czeska zawodniczka zdobyła bramki, nie byłaby ona uznana, ponieważ odwizdany w tej sytuacji spalony przez sędzię boczną. Wydaje, że sędziami dzisiejszego spotkania są jako główna pani Aneta Kowalska, jako boczne pani Małgorzata Losse oraz Edyta Mazur. Sędzią pierwszą jest pani Dorota Dymek. Już ponownie Czeszki są w posiadaniu futbolówki. Jest to także ten mecz. Dla niektórych zawodniczek jest to wejście w pierwszy skład, jeśli chodzi o pierwszy mecz taki w reprezentacji Polski, bo rocznik 2009 dopiero chodzi teraz po zgrupowaniach Akademii Młodych Orłów do rozgrywek właśnie międzynarodowych, młodzieżowych. Kadra U15 nie gra w żadnych eliminacjach, jednak jest to bezpośrednio, można powiedzieć, zaplecze do kadry U17, która gra oczywiście w eliminacjach Mistrzostw Europy. Uwaga, teraz zagranie dalekie na Skrzypczak. Skrzypczak wychodzi teraz do piłki, ale dobrze interweniuje w tej sytuacji Nela Raselowa. Dobre, to było zagranie na Skrzypczak trochę za mocne, ale też dobrą interwencją wychodząc z bramki popisała się właśnie Nela Raselowa. Rozpoczął ponownie zawodniczki z Polski. Jest futbolówka w środkowej strefie boiska, ale teraz tracą Polki, chociaż dobrze teraz przejmuje tam przejmuje właśnie Marta Kwiatkowska. Już piłka po prawej stronie boiska, tam mamy Paulę Marynowicz. Marynowicz idzie teraz prawą stroną boiska. Marynowicz, zagranie do środka, ale wychodzi z bramki Nela Raselowa, dobrze interweniując w tej sytuacji. Już futbolówka zagrana na prawą stronę boiska. Cały czas Czeszki w posiadaniu piłki, przychodzi futbolówka do środka, jeszcze zagranie na prawą stronę, ale teraz dobrze Livia Profisz przejmuje piłkę. Dajmy Livia Profisz, zawodniczka występująca w FSA Kraków. Myślę, że jeden z lepiej rozwijających się, jeśli chodzi o polską piłkę kobiecą, jeśli oglądamy różne kluby. Występuje w obu rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorek, zarówno w kategorii U16, jak i U18. W poprzednim sezonie, jeśli chodzi o ligę do lat 15, wtedy doszedł do ćwierćfinału, a także występuje w trzeciej lidze grupie czwartej rozgrywek seniorskich. Rozpoczną zawodniczki z Czech, piłka po lewej stronie boiska.
Uwaga, wybija jednak to Kwiatkowska, ale Czeszki utrzymują się przy futbolówce. Jednak już dobrze rozgrywają te Polki. Dalekie zagranie teraz na Wiktorię Skrzypczak. Strzela w lewą stronę boiska Wiktoria Skrzypczak. Na lewą stronę do Julii Buszki. Buszka teraz je ponownie do Skrzypczak. Jeszcze Skrzypczak próbuje wypuścić Polewską, nie dokładnie. No i coraz więcej tych takich ofensywnych akcji mają w tym spotkaniu Polki. Jednak Czeszki dobrze też sytuację bronią. Wychodzi teraz kontratakiem, wychodzi lewą stroną. Wychodziła tak naprawdę Landowa, ale teraz dobrze zablokowana. Będzie jeszcze rzut rożny dla czeskiej drużyny, bo wybijała tam piłkę Olivia Sanetas. I ponownie będzie tym razem pierwszy w tym spotkaniu rzut rożny dla drużyny czeskiej. Jest wiele takich zawodniczek w drużynie polskiej, które umieją tę piłkę wybić, a także no, jeśli atakują, to strzelić między innymi na przykład Wiktoria Skrzypczak. Ma dobre uderzenie głową, ona teraz jest ustawiona przy słupku. Zobaczymy, jak rozegrają to Czeszki. Na razie szachują zawodniczkę zespołu przed tym zagraniem. Zagrana piłka, ale bardzo, bardzo źle bym powiedział, niedokładnie. Nie wiem, jak miała zamiar czeska zawodniczka. Ostatecznie piłka boczną siatkę dotknęła piłka. No i już bramki rozpoczęły Polki. Zagranie teraz już do środka. Uwaga, Czeski dalej w posiadaniu piłki. Jest futbolówka po lewej stronie. To jest bardzo dobra okazja dla Czech. Uwaga, ależ teraz było blisko. Fenomenalna sytuacja po stronie drużyny reprezentacji Czech do lat 15. Uderzała piłkę Amelie Landowa, chociaż myślę, że ona też myślała, żeby zagrać tam na jedną z koleżanek, które wychodziły. Ostatecznie naprawdę milimetr do zabytku, żeby tak naprawdę taka trochę bezpańska piłka wpadła do bramki. Polki by już na samym początku spotkania straciły wtedy prowadzenie, wyniki, a tak naprawdę mamy dopiero 13 minutę tego pojedynku. Przypomnijmy, że jeśli chodzi o rozgrywki do lat 15, jest to toczone w systemie nie 2x45, jak obserwujemy na boiskach do lat 17, 19 czy seniorskich. Tutaj rozgrywki są prowadzone w wymiarze czasu 2x40 minut, plus oczywiście czas doliczony, jeśli zajdzie taka konieczność. Dalej już Czeszki są w posiadaniu futbolówki, ale teraz dobrze naciska Julia Buszka. Ona teraz od razu zagrywa do środka, poszukiwanie Polewskiej, ale dobrze przejmuje to Kęcelowa. Jest piłka po lewej stronie boiska, tam jest Landowa dalej w posiadaniu piłki jeszcze. Piłka po lewej stronie, ale teraz dobrze interweniuje tam Paula Marynowicz. Paula Marynowicz znowu też od razu grę za autą, chociaż wysoko ustawione są Czeszki, więc na pewno będzie ciężko Polką w tejże sytuacji wyjść z tej opresji. Rozpocznie już właśnie Marynowicz do środka. Uwaga, jeszcze dalej są posiadanie piłki Polki. Kwiatkowska teraz jednak straciła futbolówkę na rzecz drużyny czeskiej, ale teraz trochę pomylili się Czeszki, ale utrzymują się przy piłce. Podchodzi od razu tam polska drużyna. Uwaga, teraz uderzenie na bramkę. To mogło być groźne. Uderzenie Natalii Peskowej, kapitan zespołu czeskiego. Broni jednak ponownie Amelia Sikora. Jeśli chodzi o bramkę, to też tutaj doszło do zmiany w porównaniu do pierwszego spotkania, mianowicie w pierwszym pojedynku broniła Dominika Lemańczyk, zawodniczka SMS-u Łódź. Kolejny strzał właśnie przeciwko wspomnianej Peskowej, też taki po dłuższym rogu, a dzisiaj broni właśnie tutaj bramki drużyny polskiej Amelia Sikora. Więc jeśli chodzi o nawet zmianę bramki, tutaj też selekcjoner Paulina Kawales zdecydowała się na zmienienie zawodniczki. Amelia Sikora to bramkarka występująca na co dzień w WKS Tęczy Sportis Sisu Bydgoszcz. Piłka już w środkowej strefie boiska. Uwaga, przyjmujemy jednak dalej to czeskie zawodniczki. Dobra okazja po stronie drużyny Czech. Wybija to Prochwicz, ale dalej ma piłkę już w środku Peskowa. Chociaż przyjmuje to Olga Polewska. Polewska idzie teraz prawą stronę boiska. Polewska jednak przyjmuje to ponownie Czeszki. Już ma futbolówkę, jedna z czeskich zawodniczek, wygranie do tyłu. Podchodzi od razu Polewska. Teraz bardzo dobrze tutaj przepresowała czeską zawodniczkę. Dzięki czemu Polki zdobyły teraz rzut z autu. Znawiać grę będzie Paula Marynowicz.
Marynowicz teraz rozpocznie grę do drużyny czeskiej. Na prawą stronę do Bruszki, ale tutaj dobrze interweniowała czeska zawodniczka. Jeszcze utrzymana piłka w boisku, w środkowej strefie. Uwaga, przejmuje na Kieto. Czeszki. Marynowicz wybija, zagrywa do środka. Kwiatkowska zgrywa do Polewskiej. Od razu podchodzą czeski, teraz dalekie zagranie. W wykonaniu grający z numerem 16, Oliwii Sanetas. Jednak to podanie tak naprawdę nie miało adresata. Dalej w posiadaniu drugiej są już zawodniczki znad południowej granicy, chociaż jednak przejęły to już Polki. Kwiatkowska teraz w posiadaniu piłki, ale dalej tej Czeszki próbują jakąś futbolówkę przejąć. Kwiatkowska teraz trochę niedokładnie opuściła już futbolówka boisko. I już ponownie to drużyna z Czech. Tutaj jest posiadanie piłki. Zabija Marynowicz, ale trochę niedokładnie. Już zagranie przez Peskową na prawą stronę boiska. Dalej Czeszki są w posiadaniu piłki. Posłanie na lewą stronę. Poszukiwanie tam jednej szczęście na paszczykę. Jednak dobrze blokuje to Livia Prof. Czyli już dalej drużyna z Czech w posiadaniu piłki. Przejmuje jednak Kwiatkowska. Odegranie do tyłu do Marynowicz. Jest już podanie tutaj do Saner. Jednak to Czeszki przejmują w tym momencie inicjatywę w tym spotkaniu. Teraz zagranie do Feda, trochę nieporozumienie w czeskiej drużynie. Mogły mieć z tego Czeszki kłopoty, jednak nie zdążyły Polki do tej piłki dobiec. Uwaga, tam atakowa się Julia Buszka, jednak ostatecznie niedokładnie. Już futbolówka na prawą stronę posłana, jednak dalej to drużyna z Czech jest w posiadaniu futbolówki, ale teraz już oddają grę Polkom. Futbolówka w środkowej strefie boiska, zagranie na Buszkę. Julia Buszka również zawodniczka UKS Tęczy, Sisu Sportis Bydgoszcz. To klub występujący w centralnej zimie w kategorii do lat 16. Może medalista tych rozgrywek. Zagranie na lewą stronę, tam jest Strzypczak. Mogłoby to być dobra sytuacja dla polskiej drużyny, jak sędzia boczna zdecydowała podnieść chorągiewkę. I od rzutu wolnego rozpocznie drużyna z Czech. Piłka jest po prawej stronie boiska, jak na razie spokojnie czeski wymieniają podanie. Zagranie teraz do środka, jest już tam Kwiatkowska. Kwiatkowska podanie, chociaż straciła teraz piłkę Marta Kwiatkowska. Zagranie już teraz na prawą stronę boiska, chociaż teraz dobrze tam w defensywie interweniowała Maja Wiśniewska. Zagranie teraz na lewą stronę boiska, już tutaj spokojnie Paula Marynowicz na lewą stronę, chociaż teraz niedokładne zagranie. Uwaga, mają sytuację czeskie zawodniczki i to jest po takiej nieprzemyślanej stracie w polskiej drużynie gol dla drużyny Czech. Obejmują czeskie prowadzenie z prawą Amal LG Rani, ona zdobywa bramkę. 19 minuta spotkania, 1-0 dla drużyny czeskiej. Bramkę strzeliła Amal LG Rani. Chodzi o poprzednie spotkanie, bo również tam czeski pierwszy objęły. Goal for national team of Czech Republic, number 11, Amal Elgariani. Jak mówię, nie było to zbyt dobre zagranie w drużynie polskiej. No i teraz Polki tracą pierwszego gola w tym spotkaniu. Podobnie było, jeśli chodzi o pojedynek w Nachodzie. 20 minuta tego spotkania. Drużyna z Czech obejmuje prowadzenie na Stadionie Miejskim w Dzierżoniowie w spotkaniu towarzyskim reprezentacji do lat 15 przeciwko drużynie polskiej. Od razu chcę tutaj wyrównać wynik. Wiktoria Skrzypczak biegła szybko do tej piłki, ale szybciej była jednak tam defensorka drużyny z Czech. I dalej to Czeszki są w posiadaniu futbolówki. Na lewą stronę posuwają teraz piłkę. Dalej to Czeszki są teraz przy piłce. Zagranie do tyłu. Zagranie teraz na prawą stronę, chociaż wbija to Profucz do środka. Jest już z futbolówką z numerem 13, tak naprawdę była już Paula Marynowicz. Zagranie na Buszkę niedokładnie i przejmują posiadanie piłki czeskie zawodniczki, a od razu próbujemy przejąć piłkę zawodniczki polskie, ale jest, uwaga, okazja dla polskiej drużyny. Jest tam Julia Mrozińska, ona wygra teraz do tyłu. Polewska jeszcze atakują tutaj Polki, to może bardzo dobra sytuacja, ależ teraz była świetna sytuacja dla polskiej drużyny. Uderzała Maja Leśkiewicz na bramkę, ale świetną paradą bramkarską popisała się właśnie Nela Reselowa.
Raselowa, przepraszam. No i mamy, nie mamy tutaj wyrównania drużynie polskiej, a było tak naprawdę bardzo blisko. Wznowią ponownie czeskie zawodniczki, przejmuje jednak Polewska, zagranie tam na prawą stronę chyba do Buszki, chociaż szybciej jest tam drużyna z Czech. Wychodzi jednak piłka poza linię boczną i wznowi Julia Buszka, jak już wspomniałem, zawodniczka na co dzień występująca w klubie z Bydgoszczy, chociaż jednak odda tę piłkę Pauli Marynowicz. Marynowicz, zagranie do środka do Sanetas. Jest ponownie tutaj Marynowicz na pole karne, zagranie do Skrzypczak, Wiktoria Skrzypczak, uderzenie teraz, ale nie było to zbyt dokładne, też naciskana przez jedną z polskich, przez jedną z czeskich zawodniczek, no i też to uderzenie mogło być też najlepsze, ale trzeba tutaj pochwalić Wiktorię Skrzypczak za próbę uderzenia. Już ponownie w posiadaniu futbolówki są zawodniczki jeszcze, w tym razem próbują przez lewą stronę tutaj rozegrać się piłkę. Dalej to czeszki są w posiadaniu futbolówki, biegnie do piłki Livia Profil, odgrywając teraz bezpiecznie do Amelii Sikory, która teraz spokojnie z futbolówką Sikora na lewą stronę posyła teraz futbolówkę, przejmują jednak to zawodniczki z Czech i teraz jednak dobrą interwencją popisuje się z numerem 20 Maja Wiśniewska. To również zawodniczka, która występowała w pierwszym spotkaniu i też zawodniczka UKS Tęczy Sport i Sisu Bydgoszcz. Zagranie teraz do środka na Buszkę. Aż nie doszła ta piłka do tej zawodniczki i już to nasze rywalki Polek są w posiadaniu figurówki. Od razu wychodzą dwie polskie zawodniczki do przodu. Jest to Buszka oraz Skrzypczak. Zagranie teraz na prawą stronę boiska i na opuszcza futbolówka w tym momencie plac gry. Wznowiamy zawodniczki jeszcze, dokładnie Kozarię Petrakowa. Jakieś tutaj małe nieporozumienie, jeśli chodzi o polską zawodniczkę. Teraz zobaczę, która to jest dokładnie. Wydaje mi się, że to będzie to zawodniczka oznaczona numerem 20, tak jest Maja Wiśniewska. Część chwila przed, jeśli chodzi o to spotkanie. Już tutaj udzielona pomoc przez sztab medyczny drużyny polskiej. No chyba doszło do jakiegoś drobnego urazu, no i musiała być od razu opatrzona polska zawodniczka. W tym momencie Polki grają w dziesiątkę, dogranie teraz do tyłu, zagranie jest do środka, jest Skrzypczak, chociaż Polewska próbowała to rozegrać, ale niedokładnie. Zagranie już na lewą stronę boiska, jeszcze walczą tam o piłkę czeszki, żeby to rozegrać. Nie dobiegła jednak do futbolówki z numerem 9. Zdaje się, że pani sędzia zauważyła, że coś nie gra, jeżeli chodzi o strój zawodniczki z numerem 20 w reprezentacji Polski Maja Wiśniewska-Chwilowa. Poza placem gry. Tak, speaker przekazał informację, że coś, jeśli chodzi o ubiór polskiej zawodniczki, tutaj nie jest do końca tak. No, niestety nie jestem w stanie tego ocenić, co tam dokładnie zaszło, ponieważ to tak naprawdę stało się na drugim końcu boiska. Myślę, że Państwo, jeśli mieli przybliżenie z kamery, to będą w stanie lepiej to, powiedzmy, ocenić. Już ponownie posiadanie piłki są czeszki. Naciska tam od razu z numerem 19 polska zawodniczka Maja Leszkiewicz. Jednak dalej to czeszki utrzymują się w posiadaniu futbolówki. Piłka już na prawej stronie boiska, zagrana już do pola karnego. Uwaga, to może być 2-0 dla drużyny Czech, ale teraz wybija już piłkę Kwiatkowska, zbierając teraz do Skrzypczak. Skrzypczak ma już teraz dalej piłkę. Jednak Polewska do tutaj jednej z polskich zawodniczek. Wydaje mi się, że jednak tutaj... Maja powraca na boisko, zatem Polki w komplecie. Wydaje mi się, że jednak tutaj chodziło jednak jakiś lekki uraz, bo ma opatrzone kolano właśnie Maja Wiśniewska. I dalej w posiadaniu piłki są czeszki. Dalej to zagranie Raselowej na prawą stronę, chociaż jeszcze raz wybijają zawodniczki z reprezentacji Czech. Futbolówka na lewej stronie boiska. Zatrzymana teraz gra.
tutaj Maja Wiśniewska falowała walkę. Nie ma jednak żółtej karty pokazanej przez sędzię Anetę Kowalską. Rozpoczynam ponownie zawodniczki Szczech, tym razem od linii środkowej. Odegranie już teraz do tyłu. Podchodzi Julia Buszka, a uwaga, Julia Buszka prawie piłkę przejęła, jednak Czeszki wyszły, powiedziałbym, z opresji szybciej. To mogło być niebezpieczne, jeśli chodzi o drużynę z Czech, żeby tutaj mogły Polki zagrozić właśnie rywalkom, ale tak naprawdę udało się jeszcze Czeszkom tę piłkę wyprowadzić do tyłu. Odegranie teraz futbolówki na lewą stronę boiska, wypuszczenie tam z numerem 9 Landowej, chociaż szybciej Livia Profil wybija futbolówkę. I już dalej w posiadaniu piłki będą zawodniczki z Czech. Jest numerem 17, wyznawiać grę właśnie będzie czeska zawodniczka. Dogadanie teraz tutaj do środka, chociaż podniesiona chorągiewka opuściła piłkę wcześniej boisko i znowu Paula Marynowicz z numerem 13. Marynowicz do Buszki, Buszka teraz piłka opuściła w tym momencie plac gry, jeszcze raz znowu Paula Marynowicz. 28 już minuta tego spotkania, około trochę ponad 12 minut pozostało do zakończenia pierwszej połowy spotkania reprezentacji Polski z kadrą Czech. Jak na razie to nasze południowe rywalki prowadzą wynikiem 1-0. Po dobrym strzale tutaj Czeszki objęły prowadzenie. Opuszcza piłka boisko, ale to Polki wznawią odrzutu z autu, więc podchodzą wyżej polskie zawodniczki. Będą pewnie też chciały może zagrać nawet i w pole karne ten aut, chociaż zagranie teraz krótkie do Skrzypczak. Skrzypczak od razu odgrywa do Marynowicz, Marynowicz do Kwiatkowskiej. Kwiatkowska teraz dalej w posiadaniu piłki, podpisa Kwiatkowska na prawą stronę. Tam jest Olivia Saneta z piłką, jednak w tym momencie opuszcza plac gry. I znowu jeszcze raz Paula Marynowicz. Marynowicz dalej w posiadaniu piłki na prawą stronę do Skrzypczak. Skrzypczak walczy teraz o piłkę i przejęła teraz futbolówkę Wiktoria Skrzypczak, dalej do środka do Polewskiej, chociaż jeszcze walczyła tam o piłkę Maja Leśkiewicz, to znaczy nie udało się tej piłki przejąć. Wznowią od bramki czeskie zawodniczki. Już teraz Nela Lasylowa będzie chciała pewnie daleko wyeksportować piłkę spod własnego pola karnego. Tak też się dzieje. Piłka opuszcza połowę Czech, chociaż na krótko, bo już ponownie Czeszki w posiadaniu piłki. Zagranie na lewą stronę boiska, wybija jednak Olivia Sanetas, ale Czeszki utrzymują się przy futbolówce. Sanetas jeszcze walczyła o piłkę i wybiła futbolówkę na rzut z autu. Mają czas, żeby Polki się trochę lepiej ustawić, ale to Czeszki za moment wznowią biorę zagranie futbolówki do środka, jednak odegranie już ma piłkę Kwiatkowska do środka. Tam jest Polewska, chociaż teraz to drużyna Szczech jest w posiadaniu futbolówki. Już ponownie mają piłkę Polki. Kwiatkowska na lewą stronę. Zagranie teraz do Mrozińskiej. Mrozińska wypuszcza Julię Buszkę. Julia Buszka biegnie do piłki, ale ponownie teraz Nela Raselowa wybija piłkę. No mogło to się źle skończyć dla drużyny z Czech. Mógłby to być naprawdę efektowny samobój, jednak piłka ostatecznie wyleciała trochę bardziej w prawą stronę boiska. Mogła to być naprawdę ciekawa sytuacja w tymże spotkaniu, ale jak na razie tylko na strachu skończyło się drużynie czeskiej. Z nami ponownie zawodniczki z Czech. Piłka już zagrana na prawą stronę boiska. Uwaga, przejmuje to Mrozińska, chociaż dalej to drużyna czeska jest w posiadaniu piłki, ale Polki już teraz mają futbolówkę, dokładnie mają Maja Wiśniewska. Maja Wiśniewska teraz walczy tam z rywalką, odgrywa na lewą stronę. Jednak już dalej tutaj walczy Liga Profil z czeską zawodniczką, ale teraz umiejętnie odprowadziła piłkę do linii końcowej, dzięki czemu nie ma tutaj zagrożenia. Rozpoczęła się właśnie 31. minuta spotkania, jak już wspomniałem. Drużyna czeska prowadzi wynikiem 1-0 z reprezentacją prowadzoną przez selekcjonera Paulinę Kawalec.
Jeszcze raz znaleźli będą polskie zawodniczki od 5 metra. Marinowicz na prawą stronę do Sanetis. Sanetis podanie do Polewskiej, niedokładne i od autów znowu drużyna czeska. Ponownie czeski w posiadaniu piłki, od razu podchodzi tam Libia Prof. Cieszy zagranie tutaj w kierunku pola karnego, jednak Mrozińska teraz piłkę przejęła, ale tutaj decyzja pani Anety Kowalskiej o tym, że był tutaj faul na korzyść drużyny czeskiej i będą miały naprawdę z dobrego miejsca czeski rzut wolny wykonywać, już widzę, będzie Sara Kętlowa, chociaż nie, to jednak inna z czeskich zawodniczek będzie ten stały fragment gry wykonywać, jest to Anal Elgerani. Może to być naprawdę ciekawa sytuacja po stronie drużyny Szczech, wydaje mi się, że będzie próbowała bezpośrednio uderzać piłkę do bramki czeska zawodniczka. 5 zawodniczek polskich ustawionych w murze. Tak naprawdę z okolic, no tak 20 metra boiska mają swoją okazję zawodniczki czeskie. Mogą objąć tutaj w 32 minucie dwubramkowe prowadzenie, ale musiałaby to dobrze uderzyć zawodniczka Szczech. Uwaga, uderzenie na bramkę, ale teraz świetna interwencja w wykonaniu Amelii Sikory i Polki. Nie dogodzą tej sytuacji bramki, jeszcze raz łapie Amelia Sikora. Już teraz zagranie na prawą stronę boiska. Jest tam Sanetas, chociaż przyjmują to zawodniczki Szczech. Piłka wsadzona teraz na lewą stronę boiska. Uwaga, dalej czeszki są w posiadaniu piłki. Broni jednak Amelia Sikora. Trochę zabrakło, myślę, sił w tej sytuacji Amelii Landowej, żeby jeszcze pociągnąć trochę tę sytuację. Nie miała zbyt wielkich problemów zawodniczka polska bramkarka, aby tutaj obronić. Jednak już ponownie to czeszki są w posiadaniu futbolówki. Zagrali na prawą stronę boiska. Cały czas drużyna czeska utrzymuje szpilę, jednak opuszcza w tym momencie futbolówka boisko. Znowu jeszcze raz czeskie zawodniczki. Jest posłana piłka do środka. Uwaga, Strzybrzak teraz przejmuje futbolówkę. Zagranie na Buszkę, chociaż jeszcze czeszki próbują wybić piłkę, co im się teraz udało. Ale próbowała tutaj jakoś zaskoczyć Wiktoria Skrzypczak rywalki, żeby tutaj osiągnąć korzyść w tejże sytuacji. Znamy ponownie Polki, dokładnie Julia Mrozińska. Mrozińska, zagranie do środka, niedokładne. I już dalej posiadanie piłki są zawodniczki Szczech. Ligia Profit teraz posiadanie futbolówki. Jest Paula Marynowicz, ona wygrywa na gotu do Amelii Sikory. Sikora teraz dalej w posiadaniu piłki. Sikora na prawą stronę w poszukiwaniu Sanetas. Jednak tutaj czeszki teraz przejmują piłkę, ale świetna sytuacja dla drużyny Czech, ale pokazane w tym momencie spalony przez sędzie boczną. A szlachta naprawdę do tej sytuacji Lucy Rubiskona. Mogła tak naprawdę mieć świetną sytuację, jednak pokazany tam offside. I wznawiam od rzutu wolnego polskie zawodniczki, dokładnie Amelia Sikora. Amelia Sikora teraz na lewą stronę boiska. Jest zagrana piłka teraz do środka. Zatrzymana jednak gra. Jest zagrana piłka do środka. Jest Kwiatkowska. Kwiatkowska dalej w posiadaniu piłki. Dogranie już do tyłu. I aż w środku Olga Polewska. Ona teraz wypuszcza Wiktorię Skrzypczak. To może być świetna sytuacja, Skrzypczak, ale po raz kolejny, chyba już trzeci raz świetnie wychodzi z bramki Dana Raselowa. Tak naprawdę unicestwiając te dobre wypuszczenia dla polskich zawodniczek, bo ta właśnie bramkarka drużyny Czech bardzo dobrze wychodzi z bramki. Też widzę, że dobrze gra nogami, dzięki czemu Polki mają ciężko, żeby tutaj zagrozić też w taki sposób. Dalej posiadanie piłki są już polskie, czeskie zawodniczki. Piłka po lewej stronie boiska, pochodzi Sanetas, jednak czeszki utrzymują się przy piłce. Dużo wolnego miejsca mają czeszki, teraz zagrają na lewą stronę, ale szybciej Paula Marynowicz wybija piłkę na out. Rozpoczną ponownie zawodniczki Szczech. 36 minutę spotkania, około mniej niż 5 minut zostało do zakończenia podstawowego czasu gry w tej pierwszej połowie. Jak już wspomniałem, polska drużyna przegrywa wynikiem 1-0 z reprezentacją Czech. Układa się to spotkanie praktycznie tak samo jak w środę w Nachodzie. Tym razem zagrali na prawą stronę boiska. Uwaga, Mrozińska teraz chciała piłkę wybić i złapała ostatecznie tutaj futbolówkę
Amelia Sikora, już piłka na lewej stronie, biegnie do niej Julia Buszka teraz, ale szybciej czeska zawodniczka, chociaż będą miały rzut autu zawodniczki z Czech. Już piłka na lewej stronie boiska, rozpocznie grę grająca tam właśnie Maja Wiśniewska. Jest wygórówka w środkowej strefie boiska. Mają już piłkę czeszki. Też przejmuje teraz futbolówkę Paula Marynowicz. Marynowicz idzie teraz sama, wypuszcza skrzypczak, ale teraz jednak te zamiary polski zawodniczek przeczytały i identycznie czeszki jednak już ponownie. Nela Raselowa, dalekie wybicie na prawą stronę boiska. Jest już ponownie Maja Wiśniewska. Wiśniewska wygranie do tyłu. Amelia Sikora teraz w posiadaniu figurówki. Amelia Sikora na prawą stronę do Marynowicz. Marynowicz dalej. Teraz minęła rywalkę. Zagranie do Polewskiej. Ale teraz niedokładne wygranie Polewskiej do Oliwii Sanetas. Nie porozumiały się te dwie polskie zawodniczki. No i będą uznawiać grę ponownie zawodniczki z Czech. Już piłka zagrana do środka, jest ponownie drużyna z Czech w posiadaniu futbolówki, przejmuje to jednak polska zawodniczka, odegranie od razu na Julię Buszkę. Julia Buszka wypuszcza teraz skrzypczak, ale zbyt mocne niestety to podanie i dalej w posiadaniu piłki są już piłkarki z Czech, odegranie futbolówki do środka. Piłka już rozgrywana przez czeskie zawodniczki na własnej połowie. Pochodzi Oliwia Sanetas, ale minęła się teraz z futbolówką. 38 minuta tego spotkania. Zagranie na lewą stronę boiska. Jest już tam Landowa. Landowa odgrywa do tyłu, ale próbuje odebrać piłkę Oliwia Sanetas. Nieudanie. Dalej drużyna Szczek utrzymuje się przy futbolówce. Uwaga, piłka po lewej stronie boiska. Zagrania na pole karne, ale żadna z czeskich zawodniczek nie skoczyła do tej piłki. Też trochę niedokładne było to zagranie. I już Polki w posiadaniu futbolówki, ale na krótko, ponownie czeski, chociaż jeszcze wybija to Profić, ale będzie teraz uderzenie po stronie drużyny czeskiej, uderzała tam Kedlowa, jednak wybijała ponownie Profić, teraz już łapie piłkę spokojnie Amelia Sikora. Amelia Sikora na lewą stronę do Wiśniewskiej. Wiśniewska odbija ponownie do Sikory. Sikora na lewą stronę, teraz do Marynowicz. Podchodzą wysoko czeszki, nie mogą teraz tego Polki stracić. Jest piłka po prawej stronie boiska. Biegnie tam, jest piłka Wiktoria Skrzypczak. Uwaga, ale teraz dobrze to przeczytała Subrotowa. I już teraz to zawodniczki z Czech są w posiadaniu piłki. Odegranie do tyłu do Nelly Raselowej. Raselowa na lewą stronę. Tam jest Subrotowa. Ona do środka już zagrywa piłkę. Końcowe fragmenty, jeśli chodzi o pierwszą połowę tego spotkania. Pewnie jeszcze coś dorzuci sędzia Aneta Kowalska. Walczy o piłkę Livia Profić. Jednak ona teraz piłkę przejmuje, dzięki czemu ma już ją Marta Kwiatkowska. Odegraje do tyłu do Pauli Marynowicz. Marynowicz dalej posiada piłki do środka. Uwaga, ale teraz tracą niestety Polki. Wymaga się z trybuny do punkta polskiej drużyny w tym trudnym czasie. Uwaga, jest okazja dla Czech, ale teraz świetnie. Amelia Sikora broni to uderzenie Landowej. Owacje teraz dla polskiej bramkarki, która świetnie wybroniła tę sytuację. Ostatnie połowy tego podstawowego czasu góry. Uderzenie teraz na bramkę w wykonaniu drużyny Szczep. Jednak ostatecznie niedokładne. No i znowu w domu Amelia Sikora. Za moment też dowiemy się, czy ewentualnie sędzia boczna, czy sędzia główna Aneta Kowalska doliczyła coś do podstawowego czasu gry. Wydaje mi się, że chyba jednak nie. Piłka puszcza w tym momencie boisko i będzie rzut rożny dla drużyny z Czech. 48 minut tego spotkania, właśnie dobieg czas podstawowy. Myślę, że zaraz po tej sytuacji sędzia Głuda zakończy pierwszą połowę tego pojedynka. Jeszcze muszą teraz to obronić Polki. I już będzie piłka zapewne zagrywana na pole karne. Uwaga, teraz jest sytuacja, jednak przejmuje to Olga Polewska. Wybija 40 minuta i 20 sekunda
sędzia Aneta Kowalska zakończyła pierwszą połowę spotkania towarzyskiego pomiędzy reprezentacją Czech a reprezentacją Polski. Dzisiejsze spotkanie do przerwy po 40 minutach prowadzą czeszki wynikiem 1-0. Słyszymy się za 15 minut spotkania na drugiej połowie tego pojedynku za pierwszą część spotkania Polski. Serdecznie dziękuję. I reprezentacji Polski. Wynik do przerwy 1-0 dla gości. Z nadzieją na 40 minut, w których to reprezentacja Polski wyrówna, a potem wyjdzie na prowadzenie. Pozostawiam Państwa z kilkoma taktami dobrej muzyki, dziękując jednocześnie za wsparcie obu drużyn wspaniałym kibicowaniem. Dziękuję bardzo Państwu. And the concert, the party, and the concert, the music, 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 and the
Przypomnę Państwu składy, w których obie drużyny wystąpiły w pierwszych 40 minutach spotkania. Rozpoczniemy od gości. W bramce z numerem 1 Nela Raselowa, 17 Diana Safarzowa, numer 6 Barbora Szubrytowa, 15 Eliszka Mechutowa, numer 12 Rozarii Petrakowa, numer 3 Natalii Peszkowa, numer 18 Wiktorię Kubiczkowa, numer 19 Szarka Kinclowa, numer 9 Amalii Landowa, numer 10 Lucji Kubiszkowa i numer 11 strzelczyni bramki w pierwszych 40 minutach dla reprezentacji Czech Amal Elgeriani. W rezerwie drużyny czeskiej pozostają numerem 20 Amelii Blaszczykowa, numer 7 Justyna Hermanowa, numer 7 Barbora Najwarowa, numer 14 Eliszka Stejskalowa, numer 5 Ella Joszlowa, numer 13 Hanna Ondraczkowa, numer 4 Rozali Sztranska i numer 2 Zuzanna Szubrytowa. To w polu i w bramce z numerem 16 Kristina Reisnerowa. I drużyna reprezentacji Polski, numer 22 w bramce, świetnie spisująca się do przerwy, Amelia Sikora, numer 20 Maja Wiśniewska, numer 8 Liwia Prochwicz, numer 13 Paula Marynowicz, numer 6 Marta Kwiatkowska, numer 23 Julia Mrozińska, numer 16 Oliwia Sanetas, numer 19 Maja Leśkiewicz, numer 9 kapitan zespołu Olga Polewska, numer 5 Julia Buszka, numer 10 Wiktoria Skrzypczak i w rezerwie pozostają z numerem 1 Dominika Lemańczyk, to rezerwowa bramkarka. I dalej w polu numer 4 Wiktoria Zgrzeba, numer 7 Zofia Świtała, numer 11 Natalia Skrok, numer 14 Sandra Piotrowska, numer 15 Zuzanna Czusz, numer 17 Amelia Guzenda, numer 18 Paulina Sielaczek i numer 21 Nadia Szczukocka. Trenerem drużyny gości jest pani Olga Kuśnierowa, natomiast Paulina Kawalec to trener drużyny reprezentacji Polski do lat 16. Asystenci Maciej Marczydło, Anna Jankowska. Trenerem bramkarek jest pan Włodzimierz Kwiatkowski, menadżerem pani Agata Koprowicz, a masażystą, lekarzem Michał Sekuła. Tak wyglądają składy. Zobaczymy, czy w drugich 40 minutach trenerki, czy też trenerzy, właściwie trenerki, tak dokładnie, bo obie panie mogą przeprowadzić kilka zmian, zatem zobaczymy, czy na placu gry w drugiej połowie pojawią się zawodniczki rezerwowe.
słyszysz? Drużyny już powróciły na plac gry, zatem za chwileczkę drugie 40 minut tego spotkania. Przypominamy, że czas trwania jest nieco krótszy od tych, do którego Państwo jesteście przyzwyczajeni, czyli 2 razy 45 minut. Tutaj gra się nieco krócej, bowiem i wiek, i no i płeć chyba też jeszcze decydują na tym poziomie, że mecz trwa 2 razy 40 minut. Z nadzieją na to, że będzie w drugich 40 minutach też dobre widowisko. Witam Państwa ponownie ze stadionu przy ulicy Wrocławskiej 47 w Dzierżoniowie. Mam przyjemność dziś dla Państwa przez mikrofon zapowiadać właśnie ten mecz. Darek Fior, jest mi ogromnie miło, jest dla mnie zaszczytem być w tym miejscu, w którym jestem. Szanowni Państwo, chciałbym też przypomnieć o naszej ekipie sędziowskiej, która dzisiejszy mecz sędziuje, jako główna pani arbiter Aneta Kowalska. Jej asystentkami są pani Edyta Mazur i pani Małgorzata Loze. No i sędzią technicznym jest pani Dorota Dymek. Jeszcze jestem winny informacji, że opiekę medyczną na stadionie dziś firma An Medical z Bielawy pana Mariusza Malinowskiego sprawuje podczas tego meczu. Oby nie doszło do żadnej kontuzji i z tą nadzieją zapraszam już Państwa na drugie 40 minut tego spotkania. Będziemy mieli zmiany. Z numerem 4 pojawi się na boisku w drużynie Polski zawodniczka. Za chwileczkę powiemy o nazwiskach. 8 schodzi. Zatem to kolejna zmiana numer 18, tak? Się pojawi, a 16 schodzi. To jest druga zmiana, za chwileczkę podamy personalia. I trzecia zmiana. Numer 5 schodzi, numer 17 w drużynie reprezentacji Polski. Czyli tak, w drużynie polskiej, aha, jeszcze mamy zmianę na pozycji bramkarza w drużynie czeskiej. Za chwilę wszystkie te zmiany usystematyzujemy i podamy. Schodzi numer 12, wchodzi numer 7 w drużynie czeskiej. I jeszcze jedna zmiana, 10 opuszcza boisko, a wchodzi z numerem 8 zawodniczka. I jeszcze jedna, 9-14. Aż 4 zmiany w drużynie czeskiej, zatem systematyzujemy. I tak w witam drużynie Państwa niezwykle czeskiej serdecznie. Czas plac gry opuściła Nela Racelowa. W jej miejsce z numerem 16 Kristina Racelowa. Numerem 12 aż 7 zmian w przerwie, 3 zmiany w drużynie czeskiej Rozali Petrakowej. W jej miejsce weszła Justyna Hermanowa. Z numerem 10 plac gry opuściła przedstawmy szybko zmiany, które desygnowały selekcjonerki obydwu zespołów. Zacznijmy od drużyny polskiej. Mianowicie na placu gry pojawiły się zawodniczki z numerem 14 Sandra Piotrowska, z numerem 18 Paulina Sielaczek, z numerem 17
Amalia Guzena. Trzy zawodniczki, które weszły na plac gry, natomiast opuściły boisko Livia Profitsch z numerem 16 Olivia Sanetas oraz z numerem 5 Julia Burszka. To zmiany w drużynie polskiej. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w drużynie czeskiej, no to na boisku pojawiły się zawodniczki z numerem. Zawodniczki, które pojawiły się w drużynie czeskiej, to z numerem 16 Kristina Reisenerowa, rezerwowa bramkarka, a boisko opuściła Nela Raselowa. Na boisku pojawiła się Justyna Hermanowa, a plac gry opuściła zagrająca z numerem 12 Rosaria Petrakowa. Na boisku pojawiła się również Barbora Najwawowa, a w jej miejsce z boiska zeszła Lucy Kubiskowa. No i ostatnia zmiana, numer 14, pojawił się na boisku, czyli Eliska Stejsklalowa. Natomiast plac gry opuściła grająca z numerem 9 Amelia Landowa. 7 zmian w obydwu drużynach. No i teraz czas na drugą część tego spotkania. Teraz Bolki mają rzut rożny. Przypomnę tylko, że to spotkanie będę miał się niezwykłą przyjemność komentować dla Państwa ja, Chris Pasella. Jednak już teraz ponownie w posiadaniu piłki są zawodnicy. Ja mam jeszcze ogromną prośbę do moich kolegów o uaktualnienie tablicy wyników. Coś tam się zawiesiło. Po lewej stronie. Zatem jeszcze raz powtórzę. Proszę uaktualnienie tablicy wyników. Guzenda, odegranie do tyłu do grającej. Mam nadzieję, że za chwileczkę wszystko będzie Mai zgodne z planem faktycznym. Na lewą stronę jest już tam Julia Mrozińska, niedokładne jednak zagranie. Opuściła futbolówka w tym momencie boisko. Jak przypomnę, że jak na razie Polki przegrywają wynikiem 0-1 z reprezentacją Czech. Tak samo układało się spotkanie, które rozgrywane było w środę na chodzie. Również Polki miały swoje sytuacje, jednak nie doprowadziły do ostrzenia bramki w pierwszej połowie, a doprowadziły do tego Czeszki. Dzięki czemu zarówno w pierwszym, jak i w tym spotkaniu Czeszki prowadziły. Ostatecznie w poprzednim spotkaniu środowym udało się Polkom ten remis uratować ze sprawą gola Amelii Guzent z numerem 17, która właśnie od teraz pojawiła się na boisku. Myślę, że taki motor napędowy, jeśli mamy powiedzieć o tę kadrę. Zawodniczka od tego sezonu WKS-u Śląska Wrocław, a także zawodniczka, która zdobyła złoty medal Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 15 w futsalu z drużyną Spartą Miejskiej Górki. Te spotkania futsalowe Młodzieżowych Mistrzostw Polski U15 były rozgrywane w marcu tego roku w Poznaniu. Jest zagranie na lewą stronę do Skrzypczak, ale przejmują to już zawodniczki z Czech. Jest piłka na prawą stronę teraz posłana. Od razu Czeszki atakują, jednak nie udało się ostatecznie doprowadzić do tego, żeby Czeszki mogły kontynuować grę. Już ponownie Maja Wiśniewska. Zagranie do środka, do Skrzypczak, ale nie doszła do niej piłka. Jest Prochwicz, ona na prawą stronę posyła piłkę. Tam mamy z numerem 6 też również Patrycję Kwiatkowską, ale mianowicie adresowana była piłka do zawodniczki z numerem 18, czyli jest to oczywiście Paulina Sielaczek, zawodniczka Aston Villa. Już ponownie w posiadaniu piłki są zawodniczki z Czech. Piłka po lewej stronie boiska. Uwaga, przejmuje to jednak Amelia Guzena, która teraz wychodzi z piłką. Zagranie do środka, do Skrzypczak, ale trochę zbyt mocno już spokojnie piłkę zagrywa goalkeeper drużyny czeskiej. Jest futbolówka po lewej stronie boiska. Biegnie tam Julia Mrozińska, ale to czeska zawodniczka była w tej sytuacji szybciej. Już zagranie w piłki do środka i dalej to Czeszki są w posiadaniu futbolówki. Ponownie Prochwicz, ona wybiega do granicy tam z numerem 13 polskiej zawodniczki. Jest to oczywiście Paula Marynowicz. Piłka po lewej stronie boiska. Uwaga, jest szansa na drużynę czeskiej i mamy drugą bramkę dla drużyny gości. Czeszki obejmują dwubramkowe prowadzenie w spotkaniu z reprezentacją Polski. A więc już na początku drugiej połowy spotkania tak naprawdę
W 43 minucie tego pojedynku drużyna z Czech obejmuje dwubramkowe prowadzenie. 50 minuta spotkania, czyli 5 minuta po przerwie i mamy drugą bramkę dla reprezentacji Czech. Numer 14, o ile dobrze dojrzałem, Eliška Stejskalová. Analista strzelców wpisuje się Eliška Stejskalová, zawodniczka grająca z numerem 14 i Polki muszą odrabiać już dwubramkową stratę. No będą miały teraz ciężko Polki, żeby chociażby wyrównać wynik tego spotkania. Wiem, jak ciężko miały w spotkaniu z Czeszkami, jeśli chodzi o środowy mecz w Nachodzie. No i teraz już dwie bramki dadzą polskie zawodniczki. Widzę, że również kolejną rozszadę zdecydowała się tutaj przeprowadzić trenerka Olga Kuśnierowa. Na boisku pojawi się, z tego co widzę, przed moim stanowiskiem komentatorskim z numerem 4 Rozalię Strańska. Już ponownie jednak piłka na prawej stronie boiska, opuszcza futbolówka jednak w tym momencie boisko i będzie w tym momencie zmiana. Opuszczę plac gry grająca z numerem 15 Eliška Nechutová. Ona opuszcza po tak naprawdę samym początku drugiej połowy tego pojedynku plac gry. No i jak już wspomniałem, w jej miejsce pojawia się grająca z numerem 4 Rozalię Strańska. To zmiana, jeśli chodzi o reprezentację Czech. Rozalię Strańska to zawodniczka na co dzień FC Slovana Liberec. Już piłka po prawej stronie boiska, jest tam Livia Prochwicz. Uwaga, dalej Czeszki są, Polki są w posiadaniu piłki. Walczyła tam Paula Marynowicz, jednak piłka opuściła w tym momencie boisko i wznowią ponownie zawodniczki z Polski. Piłka po prawej stronie boiska zagrana w okolice pola karnego, jednak niedokładne zagranie do Wiktorii Skrzypczak, ale ma już piłkę tutaj Maja Wiśniewska. Maja Wiśniewska odgrywa teraz do tyłu. Tam jest Amelia Sikora. Już piłka przejęta przez drużynę czeską. Uwaga, jednak już dalej w posiadaniu piłki są Polki. Sielaczek teraz na prawą stronę posyła piłkę, jednak opuszcza piłka w tym momencie boisko. Jest już Skrzypczak na prawą stronę. Jeszcze raz wypuszczona Wiktoria Skrzypczak, zawodniczka Górnik Konieczna. Jest tam Amelia Guzenda w środkowej strefie boiska. Można do niej też zagrać, ale teraz upada na boisku Wiktoria Skrzypczak. Nie ma tam jednak faulu. I już piłka przejęta przez drużynę z nad naszej południowej granicy. Jest zagrana piłka teraz do środka. Jest Skrzypczak. Ona do Guzendy. Guzenda do Polewskiej. Polewska uderza teraz na bramkę. Łapie to jednak golkiper drużyny czeskiej. Już ponownie pod tak wielkim wrażeniem gry obu reprezentacji. Już ponownie drużyna z Czech jest posiadanie piłki. Miejmy nadzieję, że złośliwość. Jednak wbija to teraz polska zawodniczka. To też było zagranie pożyteczna Wiktoria Skrzypczak. Ona jednak nie doszła do tej piłki. Chociaż zera nie widać. Jest zagrana piłka na lewą stronę. Jest już Sikora, uwaga, ale już teraz sytuacja po stronie drużyny czeskiej. No mogło to się bardzo źle skończyć dla Polek. Wybija piłkę Amelia Sikora i nabiła tam jedną z czeskich zawodniczek. No gdyby to było trochę w lewo, no to tak naprawdę byłaby bramka na 3-0 dla czeskiej drużyny. Ale jednak tego gola tutaj nie ma. Już ponownie czeskie posiadanie piłki, jednak opuszcza futbolówka w tym momencie boisko. I już ponownie wznowią grę zawodniczki z Czech. Jak na razie, jak już wspomniałem, polska drużyna przegrywa z reprezentacją Czech wynikiem 2-0. Wznowią jeszcze raz z rzutu z autu zawodniczki z Czech. Zagranie futbolówki do środka. Uwaga, jest tam Prochwicz, na tę piłkę wbija, ale przejęła już Polewska do Guzendy. Guzenda do Skrzypczak od razu, chociaż jednak niedokładnie, już wybita piłka. Jeszcze raz Guzenda, teraz od razu do Skrzypczak. Jeszcze próbowała wypuszczenia Guzendy, niedokładne. I to Czeszki już są w posiadaniu futbolówki. Ponownie ma już piłkę Prochwicz. Odegranie do tyłu do Amelii Sikory. Sikora, teraz zagranie już do środka, do Olgi Polewskiej. Polewska, jednak wybita teraz futbolówka przez
polskie zawolniczki. Jeszcze ma tam piłkę w środkowej strefie boiska Skrzypczak. Ona odgrywa od razu do... tutaj jest Głozenda, chociaż nie przejęła to czeska bramkarka, wybijając na rzut z autu, dzięki czemu to czeszki będą miały teraz rzut z autu. Wznowią więc grę właśnie Polki za linii bocznej. Od razu zagranie daleko do przodu, ale też niedokładne. Jeszcze wybijają to czeszki, ale może coś z tego będzie. Utrzyma piłkę w boisku polska zawodniczka, jednak to drużyna z Czech przejęła teraz inicjatywę w tym spotkaniu. Jest po prawej stronie Patrycja Kwiatkowska, ale teraz zatrzymana przez jedną z czeskich defensorek. Już zagrana piłka na lewą stronę boiska, jednak wybija teraz Livia Prochwicz. Zatrzymuje teraz jednak grę sędzia Aneta Kowalska, bo będzie potrzebna udzielenie pomocy dla zawodniczki z Czech. Tak też się stało. Więc teraz chwila przerwy, jeśli chodzi o to spotkanie. Właśnie w tym momencie trwa zgrupowanie aż trzech kadr, jeśli chodzi o polskie drużyny. Możemy Państwu przedstawić, co obecnie jest rozgrywane, jeśli chodzi o polskie drużyny. Na przykład kadra seniorska już 26 września w Gdyni zmierzy się w ramach Ligi Narodów z Ukrainą. Natomiast 25 września, w najbliższy poniedziałek, Polska w kategorii lat 19 zmierzy się w rewanżowym pojedynku z Grecją. To spotkanie również w Ostródzie, jak to wczorajsze zakończone zwycięstwem Polek wynikiem 2-0. No i obecnie jest także zgrupowanie kadry lat 15, które dzisiaj się zakończy. Zakończyło się już przed kilkoma dniami. Miejmy nadzieję, że nie będzie to nic poważnego. Ale kontuzji, zdaje w tym się, obawiła się strzelczyni bramki drugiej dla reprezentacji Czech. Reprezentacji Polski Beach Soccer. Eliszka Stejskalowa. We Włoszech w ramach półfinału. Nosimy brawa! W ramach półfinału tych rozgrywek mierzy się z reprezentacją Hiszpanii. Więc wiele polskich drużyn, zarówno dziękuję bardzo serdecznie, na trawie, jak i na piasku, obecnie rozgrywa swoje spotkanie. Jeszcze tych spotkań kadrowych jeszcze trochę zostało. Przypomnijmy, że w dniu dzisiejszym, w dniu wczorajszym również swój mecz rozgrywała kadra A, która na wyjeździe w Grecji wygrała wynikiem 3-1 właśnie z Greczynkami. Już piłka rozgrywana w środku przez greckie zawodniczki, chociaż przejęła to teraz zawodniczka z numerem 9, Olga Polewska. Polewska dalej posiada piłki. Polewska teraz na Skrzypczak. Uwaga, jednak jest tam Patrycja Kwiatkowska. Kwiatkowska sam na sam z bramkarką. Kwiatkowska! Niestety jednak nie zdołała trafić. Świetna sytuacja po stronie polskiej drużyny. Patrycja Kwiatkowska, Marta Kwiatkowska była tak naprawdę sam na sam z golkiper. Jednak nie zdołała tutaj zdobyć bramki. I reprezentacja Czech już w komplecie. Na polskiej drużynie widzę, że będą dwie zmiany w zespole polskim. Jest przygotowana do wejścia na boisku Zofia Świtała, zawodniczka Polonii Tychy, oraz Natalia Skrok, na co dzień piłkarka BTS Urekol Lubiecko-Białwszów, również AKF Wisły Brzeźnica, czy na futsalowych boiskach Wierzbowianki Wierzbno. Ale dalej toczy się gra na murawie. Jest Guzendy na prawo. Już zagranie teraz do środka, do Wiktorii Skrzypczak. Wiktoria Skrzypczak idzie teraz sama. Wiktoria Skrzypczak, uwaga, uderzenie Skrzypczak na bramkę, minimalnie niecelne. Ale tu więcej zmian jeszcze widzę. Pojawi się również Nadia Szczukotka, ale po kolei opuszcza boisko zawodniczka z numerem 7. Wchodzi na boisko zawodniczka z numerem 7, a... momencie, bo tu małe nieporozumienie. Schodzi z boiska z numerem 13, Paula Marynowicz, w jej miejsce Zofia Świtała. Schodzi również Lilia Mrozińska, w jej miejsce Natalia Skrok. Schodzi Marta Kwiatkowska oraz Wiktoria Skrzypczak, a w ich miejsce pojawiają się Nadia Szczukotka, zawodniczka RKS-u Rakowa Częstochowa, a także grająca z numerem 14 w polskiej drużynie. Jest to Sandra Piotrowska. Chociaż Szczukowska nie pojawiła się na placu gry, ale już za moment powinna zostać pokazana zmiana. Tak jest, opuszcza boisko, jak już wspomniałem przed chwilą, Marta Kwiatkowska, w jej miejsce Nadia Szczukowska. Kolejne zmiany w drużynie polskiej. Łącznie już selekcjoner Paulina Kawalik przeprowadziła 7. 51. minuta spotkania. Mamy 4 zmiany w drużynie. Rozpoczną ponownie biało-czerwonych z numerem
13:23:10:6 opuszczają boisko Paula Marynowicz, Julia Mrozińska, Wiktoria Skrzypczak i Marta Kwiatkowska. Ich miejsca numerem 7 Zofia Świtała, numerem 11 Natalia Skrok, numer 14 Sandra Piotrowska i z numerem 21 Nadia Szczukowska. Witamy bramami! Gołka, zagranie przez Polewską na lewą stronę Natalii Skrok, biegnie dalej z piłką Natalia Skrok, uwaga, upada teraz na boisku, jeszcze jest Amelia Guzena, która piłkę przyjmuje, ma już futbolówkę Olga Polewska, Polewska na prawą stronę, niedokładne jednak zagranie, już teraz posłana piłka do środka i dalej to zawodniczki Szczek są posiadane, zagranie już futbolówki do środka, uwaga, wychodzi z bramki Amelia Sikora, wybijając teraz pewnie piłkę poza połowę drużyny polskiej. Już piłka na lewą stronę jest posłana, ale opuszcza w tym momencie boisko. Rozpocznie Zofia Świtała w tym momencie właśnie grę. Świtała na prawą stronę boiska, ale niedokładne. I ponownie wybija zawodniczka z Czech, no i też jeszcze raz znowią polskie zawodniczki. Jeszcze raz widzę, że mówi to Zofia Świtała. Zofia Świtała, jak już wspomniałem, zawodniczka KKS Polonii Tychy, to klub występujący w Śląskiej Lidze juniorek młodszych w kategorii do lat 16. Jest tam również wiele utalentowanych zawodniczek, m.in. Maja Prokop czy Emilia Muszyńska, czy też Paulina Szwed. No, jest to na pewno ciekawa drużyna właśnie z Tychów, która myślę, że ma potencjał na dobre wyniki właśnie w tej lidze do lat 16. Tym razem zagrali na prawą stronę. Jest tam Sielaczek, ona zagrywa już na prawo. Chociaż jednak czeska zawodniczka była szybciej, ale nie, przejęła jeszcze futbolówkę. Tam granica z numerem 14 w polskiej drużynie jest to oczywiście Sandra Piotrowska, jednak piłka opuściła boisko i będzie rzut rożny dla polskiej drużyny. I dzieje się tak, jak działo się w spotkaniu z pierwszym z Czechami w Nachodzie. Te rzuty rożne, jeśli jest na boisku Natalia Skrok, to ona właśnie te rzuty rożne wykonuje. Natalia Skrok, teraz zagranie na pole karne. Uwaga, jeszcze jest Guzenda, ale jednak piłka przejęta przez zawodniczki Szczech. Ale jeszcze jest Sandra Piotrowska. Sandra Piotrowska teraz sama, odegranie do tyłu, ale niedokładne. I już Czeszki oddaliły zagrożenie, wybijając piłkę poza pole gry. Ponownie znowu drużyna polska. Zagranie na lewą stronę boiska do Polewskiej, jednak ma piłkę Guzenda, ona teraz do środka, poszukiwanie Skrok, ale zbyt lekkie to podanie i już ma piłkę golkiper drużyny Szczech, jednak teraz dalej to Czeszki są w posiadaniu futbolówki, będą próbowały teraz to przejąć Polki, to się uda, Oliwia Profisz od razu do Mai Wiśniewskiej, Wiśniewska teraz dalej w posiadaniu piłki, Maja Wiśniewska. Uwaga, jednak jest już piłka po prawej stronie. Tam mają teraz pole do popisu czeskie zawodniczki, ale teraz dobrze. Niczym profesor piłkę przejmuje grająca z numerem 18 Paulina Sielaczek i od razu piłkę wybijając, ale niedokładnie, bo już mają zawodniczki czeskie swoją sytuację. Uderzała teraz na bramkę grająca z numerem 3 w drużynie Szczech. Jest to mianowicie kapitan zespołu Natalii Peskowa. I już będzie dalej z piłką jest Sielaczek. Sielaczek zagranie teraz do środka, jednak łapie, jednak wybija główką piłkę bramkarka drużyny czeskiej, ale przejmuje to Nadia Szczukowska. Szczukowska próbuje uderzać, jednak nie doszło ostatecznie do tego strzału. Zablokowane to uderzenie. Już piłkę ma Liwia Prochwicz, odegranie do Amelii Sikory. Sikora na prawą stronę do Zofii Świtały. Świtała dalej teraz w posiadaniu piłki. Zofia Świtała na prawą stronę posyła teraz piłkę. Uwaga, jest sytuacja dla polskiej drużyny. Wybija jednak to golkiper drużyny czeskiej, która również popisuje się dobrym wyjściem z bramki. No i cały czas Czeszki utrzymują to prowadzenie wynikiem 2-0. Piłka już po prawej stronie boiska. Wznowią zawodniczki jeszcze z Polski. Ustawiony dosyć wysoko polskie zawodniczki. Zagranie teraz na Szczukowską, ale wybijają
zawodniczki Szczech. Nadia Szczukowska, możemy chwilę zatrzymać przy tej zawodniczce, niezwykle utalentowana zawodniczka z rocznika 2009. Tak naprawdę taka jedyna zawodniczka, która otrzymuje właśnie powołania z Rakowa Częstochowa do różnego typu kadr, czy to właśnie młodzieżowych, czy nawet no oczywiście młodzieżowych, bo Raków już nie posiada sekcji, znaczy sekcji drużyny kobiecej, seniorskiej. Te zawodniczki zostały wycofane po sezonie 22-23, które uzyskały awans do trzeciej ligi, jednak do niej nie przystąpiły. Jakoś wspomniana Nadia Szczukowska, niezwykle utalentowana zawodniczka, występująca również w kadrze Śląskiego Związku Piłki Nożnej. W zeszłym roku również była ważną postacią drużyny trenera Krzysztofa Klonka, która ostatecznie odpadła w fazie grupowej, jednak na pewno trzeba tutaj pochwalić się wtedy tę drużynę i też Nadię Szczukowską za styl, w którym grała. Ale wracamy do wydarzeń boiskowych, bo tu jest okazja dla drużyny czeskiej, ale broni Amelia Sikora końcówką palc piłkę wybijała i ostatecznie trafiła na poprzeczkę i opuściła boisko za bramką, dzięki czemu to zawodniczki Szczech będą miały rzut rożny. Piłka już tam po prawej stronie boiska będzie ustawiona przez czeską zawodniczkę. Widzę, będą też zmiany, bo już tam dwie zawodniczki są przyszykowane, aby za moment wejść na boisko, ale teraz skupmy się na tym rzucie rożnym. Uwaga, jest sytuacja dla czeskiej drużyny. Piłka zagrana na pole karne, ale nad bramką to uderzenie, nawet żadne zawodniczki nie musiały skakać do tej piłki. Puściła nawet też tą futbolówkę bramkarka Amelia Sikora. Już rozpoczęła szybko na prawą stronę do Świtały. Świtała, ale teraz niedokładne zagranie, zatrzymana jednak gra, przewinienie po stronie drużyny czeskiej. Jeszcze raz znowu odrzutu wolnego zapewnie Zofia Świtała. Świtała, dogranie teraz do tyłu do Amelii Sikory. Sikora do środka. Jest już piłka rozgrywana przez Nadię Szczukowską, ale czeszki szybciej jednak doszły do głosu w tejże sytuacji. Wybita futbolówka przez Maję Wiśniewską w poszukiwaniu Guzendy, czy też innych zawodniczek jest Olga Polewska, chociaż piłka jeszcze zagrana na lewą stronę. Jest Guzenda teraz wypuszcza Natalię, skrok, Natalia skrok w bardzo dobrej sytuacji, skrok, zagranie do środka, uwaga, ale jednak końcówką nogi broni to golkiper zespołu czeskiego i nie ma tutaj bramki dla polskiej drużyny, mimo tego, że była to naprawdę bardzo dobra sytuacja. Ostatecznie tutaj broni golkiper drużyny czeskiej, ale trzeba pochwalić się Natalię Skrok za dobre wyjście na prawą stronę. Zabrakło trochę precyzji, no też mogła myśleć, aby zagrać tam na którąś z innych zawodniczy, które tak naprawdę miałaby pustą drogę do bramki, jednak to już przeszłość, to już historia. Muszą Polki się skupić na kolejnych sytuacjach bramkowych. Już jest ponownie Amelia Sikora, zagrywa do środka. Jest piłka rozgrywana teraz w poszukiwaniu Amelii Guzendy, jednak przejmuje futbolówkę już golkiper drużyny czeskiej. Zagranie na lewą stronę, jest ponownie Świtała. Ona zagrywa tam na prawą stronę, ale tak naprawdę nie ma tam żadnej polskiej zawodniczki, dzięki czemu to drużyna z Czech przejmuje teraz posiadanie piłki. I dalej czeski rozgrywają futbolówkę. Zagrana piłka teraz do środka i czeszki mają teraz bardzo dobrą sytuację. Uwaga, może coś z tego będzie dla czeskiej drużyny i jest w bardzo dobrej sytuacji tam prawo skrzydłowa w drużynie czeskiej, jednak nie, jednak wybita teraz futbolówka. Oczywiście w tejże świetnej sytuacji była grająca z numerem 11, jest to Amal Legerani. Ona już zdobyła bramkę w tym spotkaniu, mogła zdobyć jeszcze kolejną, ale ma już piłkę Polewska. Wypuszcza teraz Amelię Guzendę, nie ma spalonego. Jest Amelia Guzenda, dalej z piłką, schodzi do środka. Amelia Guzenda, ależ było blisko. Nie miała też jak zagrać tam na numer 14, na drugą ze swoich koleżanek, czyli oczywiście mowa tutaj o Sandrze Piotrowskiej. Musiała uderzać Amelia Guzenda, ale niestety tylko słupek, chociaż już uzyskało jeszcze Polki w tejże sytuacji rzut rożny. Natalia Skrok będzie egzekutorką tego stałego fragmentu gry. Jak już wspomniałem, na chodzie również te wszystkie stałe fragmenty gry, czyli rzuty rożne, rozgrywała właśnie piłkarka w przyszłości Wisły Brzeźnica. Zagranie teraz na pole karne, bardzo niedokładne, wybijają to czeszki. I już dalej drużyna z nad naszej południowej granicy w posiadaniu piłki, czy przejęły to Polki. Jest Skrok, ale teraz dobrze tam przejmują czeszki. Skrok jeszcze piłkę wybija na rzut z autu, ale w tym momencie będą przeprowadzone dwie zmiany w drużynie czeskiej. Boisko opuszcza grające z numerem
18 zawodniczka, a wchodzi na jej miejsce z numerem drugim. Jest to oczywiście już kolejna zmiana w drużynie czeskiej. No i schodzi numer 6 w jej miejsce numer 20. Już Państwu czytamy te zmiany. Boisko opuściły grająca z numerem 18 Wiktoria Kubickowa, a także z numerem 6 Barbara Subrotowa. W jej miejsce na placu gry pojawiły się Zuzanna Subrotowa oraz z numerem 20 Amelie Blaskikowa. No i to są już kolejne dwie zmiany w drużynie czeskiej w 60 minucie tego spotkania. Na 20 minut przed zakończeniem tego pojedynku, tak naprawdę już 3/4 tego meczu za nami. Polki przegrywają wynikiem 2-0 z reprezentacją Czech. Już dalej w posiadanie piłki są Czeszki. Zagrają na lewą stronę boiska, podchodzi tam Świtała, jednak właśnie w tym momencie Zofia Świtała przyjęła futbolówkę. Biegnie prawą stroną Zofia Świtała, ależ teraz się rozpędziła Zofia Świtała. Rozpędza kolejną ofensywną akcję drużyny Polski. Zagranie na prawą stronę na Piotrowską. Piotrowska teraz do Szczukockiej. Szczukocka uderza na bramkę. Broni jednak w tej sytuacji perfekcyjnie goalkeeper drużyny z Czech, czyli oczywiście Kristina Reisternerowa. Ona weszła w przerwie tego spotkania, zmieniła bramkarkę, właśnie czeska selekcjoner. Ma już piłkę Polewska do Guzendy, Guzenda pada, jednak gramy dalej. Polewska uderza na bramkę, Olga Polewska, ależ to była świetna sytuacja, ostatecznie minimalnie obok bramki, ale coraz więcej tych sytuacji, nawet strzałów, czy jakichś innych sytuacji, nawet sam na sam mają właśnie polskie zawodniczki, co na pewno też napawa optymizmem, ale jak już wspomniałem, tego czasu jest coraz mniej, już 62 minuta tego spotkania. Polki dalej przegrywają w dzierżoniowe wynikiem 2-0. Już teraz piłka zagrana na lewą stronę boiska. Uwaga, próbują przejąć Polki, jednak zagrana na lewą stronę. Profit teraz zagrywa na prawo. Jest futbolówka po prawej stronie boiska. Walczyła o nią Paulina Sielaczek, jednak ostatecznie nie zdołała do tej piłki dobiec. Rozpoczną już ponownie zawodniczki z Czech. Piłka po lewej stronie boiska. Zagranie w poszukiwaniu czeskich napastniczek, jednak próbują to Polki od razu przejąć. No i teraz to się chyba uda, bo ma już piłkę Zofia Świtała. Zobaczymy, co z nim zrobi. Piłka po prawej stronie boiska. Świtała zagrywa na Sielaczek, ale przejmują to Czeszki. Chociaż ma futbolówkę Livia Prof na prawo do Świtały. No i wybita teraz futbolówka poza linię boiska przez właśnie zawodniczkę na co dzień KKS Polonii Tychy. Już ponownie wznowią zawodniczki z Czech. Uwaga, piłka już w okolicach pola karnego, jednak ma już Livia Profit, ale coraz niebezpieczniej pod polską bramką. Jest jeszcze piłka rozgrywana przez właśnie czeskie zawodniczki. Pochodzi Skrok, pochodzi Polewska, jednak teraz wyminięte polskie zawodniczki, ale już dobrą interwencją popisuje się Maja Wiśniewska. I już piłka po prawej stronie placu gry, w okolicach już pola karnego. Zagranie do środka, podchodzi od razu Maja Wiśniewska na pole karne. Teraz zagranie, uwaga, może coś z tego będzie, drużyny Czech, jednak nie ma. Już piłkę Olga Polewska, kapitan zespołu. Polewska idzie teraz na lewą stronę boiska do Guzendy, jednak nieudanie. Już futbolówka na prawą stronę teraz posłana. Dalej w posiadaniu piłki są właśnie Czeszki. Piłka posłana do środka, jednak przyjmuje Szczukocka. Ależ teraz świetny zwrot wykonań Nadii Szczukockiej. Szczukocka na lewą stronę, na Guzendę, ale trochę za mocno piłka mają Sandra Piotrowska, ale tylko przez chwilę, bo już skutecznym odbiorem popisała się czeska zawodniczka grająca z numerem 20. Jest to Melie Blaskowa. Jeszcze wybija to goalkeeper drużyny czeskiej. Dalej to Czeszki będą w posiadaniu futbolówki. Piłka teraz zagrana na lewą stronę boiska. Minięta tam Zofia Świtała. Uwaga, muszą zatrzymać Polki. Opuszczona piłka boisko i od bramki rozpocznie Amelia Sikora. Z numerem 6 Barbara Szubrtowa. 65. Już minuta tego spotkania. Ostatnie 15 minut pojedynku reprezentacji Polski z reprezentacją Czech. Przypomnijmy, że w poprzednim pojedynku, który był rozgrany na terenie drużyny z Czech, Czeszki
zremisowały z Polkami wynikiem 1-1. Wtedy jedną bramkę dla polskiej drużyny zdobyła Amelia Guzenda. Piłka już po lewej stronie boiska. Uwaga, jest okazja dla drużyny czeskiej. Jednak przejmuje to Livia Prochwil, zagrywający dla drużyny nogi Szczukowskiej. Szczukowska teraz do grającej tam Sandry Piotrowskiej. Sandra Piotrowska jest w posiadaniu piłki. Sandra Piotrowska faulowana, ale puszczona teraz Korzyść. Biegnie sama z piłką Guzenda. Uwaga, jeszcze biegnie do piłki Polewska. Wybita teraz futbolówka przez golkiper drużyny czeskiej. Jak mówię, wiele tych sytuacji tworzą sobie polskie zawodniczki. Na pewno można powiedzieć, brakuje jednak takiego ostatniego wykończenia. Wybija jeszcze raz Livia Prof. Czy jest jeszcze Świtała? Jest Szczukowska. Na prawą stronę do Sielaczek. Sielaczek do Szczukowskiej. Szczukowska teraz faulowana przez czeską zawodniczkę. Nie wiem, czy to nie będzie też upomnienia dla zawodniczki drużyny z Czech. Jest wezwana pomoc dla polskiej zawodniczki. Udzielona teraz będzie pomoc dla właśnie polskiej zawodniczki. Chwila przerwy, jeśli chodzi o to spotkanie. Jak na razie, jak już wspomniałem, reprezentacja Polski przegrywa z reprezentacją Czech wynikiem 2-0 w drugim spotkaniu towarzyskim tych kadr. No już niedługo, w październiku czekają nas kolejne eliminacje, tym razem w kadrach już tych występujących w meczach UEFA. Reprezentacja Polski kategorii lat 17 rozegra swoje spotkania w Piotrkowie Trybunalskim 1 oraz 2 w Bełchatowie. Polki staną przed szansą awansu właśnie do drugiej rundy. Przypomnijmy, że reprezentacja Polski kategorii lat 17 awansowała w poprzednim sezonie do Mistrzostw Europy. Tam odpadła z bardzo silnej grupy, odpadła po fazie grupowej, ale na pewno sam awans na ten turniej jest już wielką, tutaj powinna być wielka pochwała właśnie dla sztabu całego, całej tej drużyny. Będą również zmiany. Dziękujemy za tę bramę opatrywana przy linii bocznej boiska. Będą właśnie w tym momencie zmiany, dwie zawodniczki. Będą dwie zmiany w drużynie czeskiej. Wejdą dwie zawodniczki na boisko. Kończąc moją myśl o reprezentacji 2017, Polki 12 października w Piotrkowie Trybunalskim zmierzą się z Islandią, później 15 października z Norwegią oraz 18 października z Irlandią. Zmiana, wchodzi na boisko zawodniczka z numerem 13, opuszcza z numerem 17, wchodzi również zawodniczka z numerem 5, a schodzi z numerem 19. To podwójna zmiana. Już Państwu tutaj jesteśmy winni przeczytać właśnie, kto na boisko wszedł. Weszła na boisko Hanna Ondrackowa z numerem 13 oraz z numerem 5 Ella Joslowa. Boisko opuściła z numerem 19 Sarka Kęslowa oraz z numerem 17 jest to w drużynie czeskiej Diana Safarowa. To już kolejne zmiany w drużynie czeskiej. Widzę, że już nawet gotowa jest, aby wejść na boisko Nadia Szczukocka. Będą miały w tym momencie rzut wolny polskie zawodniczki. 68 minuta tego pojedynku. Będzie zagrana piłka przez zawodniczki z Polski. Jest zagranie tutaj na pole karne, poszukiwaniu Skrok, czy też Guzendy. Ostatecznie Skrok do piłki dochodzi. Dalej z piłką jest Natalia Skrok. Natalia Skrok, uwaga, zagranie teraz na pole karne. Uwaga, poszukiwanie po Olgi Polewskiej. Jeszcze piłka utrzymana w grze. Chociaż podniesiona tam chorągiewka przez panią sędzię boczną, ale cały czas sędzia Aneta Kowalska kontynuowała grę przez tak więcej 20 sekund. Sędzia boczna Edyta Małgorzata Losse podniosła już chorągiewkę, ale sędzia Aneta Kowalska nie zauważyła tejże sytuacji i kontynuowała grę. Jednak teraz już za moment zaczną zawodniczki z Czech z rzutu wolnego, właśnie w tym momencie zaczęły po tym spalonym. I już ponownie w posiadaniu piłki są polskie zawodniczki. Jest Wiśniewska na lewą stronę, posyła piłkę, zatrzymana jednak gra faul na korzyść drużyny Czech.
już rozpoczną po raz kolejny czeskie zawodniczki, które prowadzą, jak już wspomniałem, w tym spotkaniu wynikiem 2-0 na około 10 minut przed zakończeniem drugiej połowy spotkania podstawowego czasu gry, bo pewnie też coś doliczy sędzia główna Aneta Kowalska. I już dalej w posiadaniu piłki są zawodniczki z Czech. Piłka zagrana teraz na lewą stronę boiska, jednak teraz dobrze tam do piłki doszła Paulina Silaczek. Ona teraz ponownie z futbolówką walczy o nią, jednak teraz czeski przyjmują, chociaż ma już futbolówkę Zofia Świtała. Wychodzi teraz sama z piłką Świtała, ale przyjmują to czeski, które teraz wychodzą z kontratakiem, więc piłka po lewej stronie boiska, ale teraz dobra interwencja, chociaż jeszcze za szybko pochwaliłem, bo jest okazja do drużyny czeskiej, ale ostatecznie nie trafiła ta piłka w światło nawet bramki. Uderzała tam jedna z czeskich zawodniczek na bramkę, nie musiała w tej sytuacji interweniować się właśnie Amelia Sikora. Uderzała oczywiście Ela Joslowa z numerem 5. Znowu Zofia Świta, odegranie do Sikory, posłana piłka do Livii Profić. Profić do środka, do granicy z numerem 4 Wiktorii Zgrzeby. Zgrzeba na prawą stronę posyła piłkę. Jeszcze jest kolejna sytuacja dla drużyny czeskiej, bo właśnie czeskie przejęły piłkę, ale już widzę, że do piłki spokojnie dochodzi Zofia Świta, piłkarka na co dzień Polonii, tych to już wspominaliśmy w dzisiejszej transmisji. Zofia Świta zgrania na prawą stronę w poszukiwaniu Sandry Piotrowskiej, a tam szybciej jest granica z numerem drugim, Sunana Subrutowa. Jednak piłka już opuściła plac gry, wznowią ponownie zawodniczki z Polski. Mają coraz mniej czasu polskie zawodniczki, żeby chociaż zdobyć tutaj jedną honorową bramkę, a co już dopiero mówić o wyrównaniu w wyniku tego spotkania. Jednak poprzednie spotkanie Polki zdołały wyrównać chociaż tę jedną bramkę. Liczymy, że tutaj też jakaś bramka dla polskiej drużyny padnie. Jest futbolówka po prawej stronie boiska. Znowu Świtała. Ona do Zgrzeby. Jeszcze Świtała, ale niedokładne to zagranie już. Posiadanie piłki są zawodniczki z Czech, chociaż Wiśniewska do środka, do Guzendy, ale ponownie przejmują piłkę czeszki, które teraz wychodzą z dobrym kontratakiem. Zagrana piłka na lewą stronę boiska, niebezpiecznie już pod polską bramką, chociaż zeszła ta piłka trochę na lewą stronę boiska. Nie da Zofia Świtała, ale piłka opuściła boisko linią końcową i od bramki rozpocznie Mylia Sikora. Jak już wspomniałem, coraz mniej czasu mają Polki, które jeśli chcą jeszcze zdobyć bramkę, muszą jak najszybciej muszą rozegrać to te akcje. Już nawet krzyczy selekcjoner Paulina Kawaler z ławki, żeby popędzać swoje zawodniczki, żeby jeszcze szybciej grały, bo jak mówię, czasu już praktycznie nie mają, żeby tutaj zdobyć chociażby jedną bramkę. Jest piłka po lewej stronie boiska, ponownie drużyna z Czech. Uwaga, podchodzi Livia Profić, jednak już Zofia Świtała na prawą stronę. Tam jest Sandra Piotrowska, ale do niej to podanie nie doszło. Piłka opuściła w tym momencie boisko. Jeszcze uciekła tam jedna z polskich zawodniczek. W tym momencie widzę, chyba będzie też potrzebna pomoc medyczna. Jest to Livia Profić, jednak widzę, że już powstaje właśnie zawodniczka na co dzień Futbol Sukces Akademii. I już wznowią ponownie zawodniczki z Czech. Piłka na lewą stronę posłana, wybijają jeszcze Nadia Szczukocka. Kolejna sytuacja drużyny czeskiej, coraz bardziej czeskie przesuwają się z piłką w stronę polskiego pola karnego. W okolicach tego pola karnego będą miały rzut z autu czeski do zagrania na pole karne. Uwaga, jednak próbuje to przyjąć polska drużyna. To też się udaje. Maja Wiśniewska też przyjmuje do Wiktorii Zgrzeby. Zgrzeba na Amelię Guzendę. Piłkarka śląska Wrocław ma już teraz piłkę. Już posyła piłkę na prawą stronę. Jest tam Paulina Siedlaczek. Ona utrzymała futbolówkę w boisku. Napędza się sytuacja dla polskiej drużyny. Zagranie na Piotrowską, jednak niedokładne. I już ponownie w posiadaniu piłki są zawodniczki czeskie, chociaż przyjechała to Nadia Szczukowska. Szczukowska na lewą stronę do Skrok. Skrok teraz dalej z futbolówką Natalia Skrok. Skrok teraz jeszcze dalej z piłką Natalia Skrok. Natalia Skrok, uwaga, jednak wybita teraz futbolówka. Jeszcze walczy o piłkę Wiktoria Zgrzeba. Zgrzeba teraz jeszcze na pole karne. Zagrywa teraz futbolówkę. Jest Paulina Siedlaczek i to musiał być gol, ale nie ma bramki. No. Nie wiem, co musi stać, żeby jeszcze polskie drużyny nie trafiły
Polskie zawodniczki nie trafiły do bramki, bo tak naprawdę już kolejna świetna sytuacja po stronie drużyny polskiej, jednak po raz kolejny, czy to bramkarka, która broniła w pierwszej połowie, czy to w drugiej, czeska goalkeeper bardzo dobrze broni tę sytuację i tak naprawdę mają wielki problem. Najbliższe do gości to było na tak naprawdę 7, 8 może metra, może maksymalnie 9. No i Polki nie zdobywają tutaj nawet tej jednej bramki. Już piłka po prawej stronie boiska. Ponownie Zofia Świtała z rzutu z autu. Piłka rozegrana do środka. Jednak to Czeszki są już w posiadaniu piłki. Zagranie teraz. Próba też takiego uderzenia, ale zbyt to ani precyzji nie ma, ani też siły. Bez problemu Szkola teraz zagrywa na lewą stronę w poszukiwaniu skrok, ale to Czeszki w tym momencie nie przejmują inicjatywę tego spotkania. Przejmuje jednak Nadia Szczukowska, pewnie piłkę Szczukowska na lewą stronę do Skrok. Skrok, jednak jeszcze posłana piłka na lewą stronę do Guzendy. Guzenda teraz dalej z futbolówką. Amelia Guzenda, ona teraz idzie sama z piłką, wybita jednak futbolówka. Zmaga się teraz z trybą takie wsparcie dla drużyny polskiej. Polska, Polska, jeszcze tutaj widzę, do drugiej połowy spotkania zostały doliczone 4 minuty spotkania z piłką Skrok. Ona teraz do środka, do grającej tam Polewskiej. Polewska do Szylaczek. Szylaczek wydarza na bramkę. Broni w tej sytuacji goalkeeper drużyny. Już znowi goalkeeper drużyny czeskiej. Też widzę, że kolejne dalekie zagranie z Czeszek, zagranie teraz na lewą stronę, chociaż wybija Prochwicz do granicy tam Szczukowskiej. Jeszcze jest Polewska. Polewska teraz zagranie do środka, do Guzendy, jednak przejmują ponownie czeskie zawodniczki. Piłka już po prawej stronie boiska. Jednak dobiega już piłka do końca boiska i będą miały jeszcze jeden out zawodniczki z Czech. Druga już minuta doliczonego czasu gry. Jak na razie drużyna z Czech prowadzi 2-0 z reprezentacją Polski. Jest futbolówka na prawej stronie boiska. Cały czas Czeszki atakują, uwaga. Jednak wybija to Zofia Świtała, broni, a raczej łapie piłkę Amelia Sikora. Zawodniczka tęczy sport z Bydgoszcz, wybija daleko piłkę po poszukiwaniu Guzendy, jednak szybciej są tam czeskie obrączyni, chociaż przyjechała teraz piłkę Sandra Piotrowska, uwaga, uderzenia bramkę Piotrowska i mamy 2-1. Sandra Piotrowska zdobywa kontaktowe trafienie w drugim mecie doliczonego czasu gry. Mają jeszcze 2 minuty Polki, żeby tutaj odrobić stratę. Sandra Piotrowska, zawodniczka, właśnie ta zdobywa bramkę, odebrała bardzo dobrze futbolówkę handnie ondranckowej, nie była też przygotowana do tego strzału goalkeeper. I mamy bramkę dla reprezentacji Polski z numerem 14, 80 prawie minucie meczu na listę strzelczyń wpisuje się Sandra Piotrowska. Wielkie owace teraz z tyłu. Sandra Piotrowska zdobyła kontratakową bramkę dla drużyny Polski, ale tego czasu zostało już naprawdę niewiele. Muszą się teraz bronić Polki, żeby nie stracić bramki. Nie straciły i teraz Amelia Sikora będzie jak najszybciej chciała wybić piłkę. Tak to się dzieje. Skrok ma teraz futbolówkę. Natalia Skrok dalej posiadanie piłki, a Natalia Skrok, ale teraz przejmuje to Ondrackowa. Już teraz kolejna sytuacja dla drużyny czeskiej. Piłka zagrana na prawą stronę boiska, już końcówka tego doliczonego czasu gry. Chociaż jeszcze trochę czasu mają Polki. Może jeszcze zdąży wyprowadzić jeszcze dwie akcje polska drużyna. Sikora teraz na prawą stronę, ale niedokładne zagranie. Uwaga, niebezpiecznie pod polską bramką, uderzenia bramkę. Niestety po błędzie w drużynie Polski, nieporozumieniu w obronie. Mamy trzecią bramkę dla drużyny z Czech, a zdobywają granicę numerem 5 Ela Joslowa. No i Czeszki tym samym już pieczętują wygraną w dzisiejszym spotkaniu. Ela Joslowa. Ela Joslowa, granica z numerem 5, zdobywa bramkę. Jest to zawodniczka na co dzień. 1 FC Słowacko. Wynik spotkania 3-1. Powoli będzie już dobiegać to spotkanie, już wiemy, że Polska nawet będzie miała ciężko, żeby chociaż tu zremisować w tym pojedynku. Jednak mówiłem, dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe, ale już naprawdę ciężko będzie, bo już tak naprawdę końcówka tego doliczonego czasu gry. Jednak Polki jeszcze
atakują, rozpocznie Paulina Sielaczek do tyłu, do Zofii Świtały. Świtała do Wiktorii Zgrzeby, przepraszam, do Sandry Piotrowskiej. Teraz ma już piłkę Wiktoria Zgrzeba. Już piłka na lewą stronę posłana do Natalii Skrok. Skrok teraz posiadają piłki. Natalia Skrok na lewej stronie boiska opuszcza jednak piłka w tym momencie boisko. I rozpocznie ponownie goalkeeper drużyny czeskiej. Już nawet podniosły się ławki obydwu zespołów. Wiemy, że za moment jest po tym wybiciu bramkarki czeskiej sędzia Aneta Kowalska najpewniej zakończy zmaganie, jeśli chodzi o dzisiejsze spotkanie. Jeszcze pozwala grać zawodniczkom obydwu zespołów. Jeszcze jest Piotrowska. Jednak w tym momencie zakończyło się spotkanie pomiędzy reprezentacją Polski a reprezentacją Czech. Polki w drugim rewanżowym spotkaniu przegrywają wynikiem 3-1 z reprezentacją Czech. Pierwsze spotkanie remis 1-1. A w dzisiejszym, kadra do lat 15 musi uznać się, musi uznać wyższość drużyny czeskiej, wygrywając w dzisiejszym spotkaniu 3-1. Na pewno swoje sytuacje miała drużyna, czeska, Polska, żeby tutaj zdobyć bramki. Brakowało skuteczności, ale myślę, że bardziej nad tym, czy dzisiaj Polska wygra, czy przegra, liczyło się to, jak zawodniczki, które dzisiaj grały, będą w późniejszym czasie przydatne do reprezentacji Polski, tych już kolejnych młodzieżowych U17 czy U19. Na pewno duży pogląd teraz na tę kadrę ma selekcjoner Paulina Kawalec i pewnie będzie chciała wyciągnąć jakieś wnioski z tego spotkania. Jeszcze raz dziękujemy Państwu za to spotkanie, za obecność w dzisiejszym pojedynku. To spotkanie komentował dla Państwa Chris Pasela. Dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i do zobaczenia na kolejnych transmisjach. Polska 1, Czechy 3 w ramach towarzyskiego spotkania do lat 15 kobiet. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Thank you.